Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj wypad na Warszawę, na targi o bateriach, po prostu do tam chyba centrum wystawiennicze Pytak, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Także coś tam w temacie baterii, taka ciekawostka po prostu. Także ja się tutaj już pomału zbieram kangurem, jadę do Sławka na Rzeszów, także przede mną jakieś 70 km, przekazuję sobie tutaj. Zobaczę jak się kangur spisuje. Ja tutaj kręcę takie odcinki, ale jak jadę dłuższą trasę, to sobie resetuję i obserwuję z ciekawości to wszystko. No i u Sławka, znaczy do Sławka dojadę, przesiadka do jego auta, lecimy na Warszawę, jeszcze Huber dojedzie, także zobaczymy co tam ciekawego na tych targach, oprócz tylko baterii i magazynu baterii. Dobra, słuchajcie, odpaliłem sobie, ogrzewanie postojowe, tylko coś mi się zawiesiło. Dobra, grzejemy jeszcze raz. I tak, do tej pory w miesiącu maju mam takie ustawienia, bo ja sobie tu muszę nagrać, bo chcę mieć z całego miesiąca wszystko. I tak, przybyte 840, zasięg 106, no, w miarę realnie pokazuje. Średnie 15,6, także tak średnie wychodzi na te 800 km, zużycie 131 kWh. Później wam powiem ile na te 131 kWh zostało, ile prądu wsadziłem, bo jestem naładowany do pełna, także sobie później pospisuję ładowarki i sam jestem właśnie ciekawy jaka jest strata na ładowaniu. No i tutaj mamy całkowite. No i słuchajcie, już prawie w tym roku 5000 km zrobię. Autem po bułki do sklepu, jak to mówią. No, zależy kto jaką ma trasę. Ja tu mam trasę właśnie taką do 100 km, trochę więcej, trochę mniej. I mi to wystarczy. No, buczy. Nie ma to jak. Ogrzewanie na ropę, bateria się nie marnuje. Dobra, wypinam kabel i lecę. No i Rzeszów, wjechałem w Rzeszów, ale jak to, która to godzina, w pół do siódmej, korki się zaczynają, powiem wam, no te zasięgi mi się podobają, nawet w temacie, że mam włączone elektryczne ogrzewanie, bo ja całe auto rozgrzewam ropnym, tak jak tutaj teraz jest plus 12, 12 na plusie, nie, ropą sobie zagrzeję powietrznym, bo tu jest jeszcze wodny na ropę i później tylko pierwszy bieg grzałeczka i sobie to na spokojnie leci. I powiem wam, mam tak, średnią prędkość mam 57, na drogę patrzę jeszcze przy okazji, przybyte mam 60, zasięgu mam jeszcze 53 km, także bardzo dobrze, plus jeszcze jest dycha, jak wszystko zniknie. Za 700 metrów. I średnie spalanie mam 14,7, to mnie interesuje, bo teraz, no, nie będę żałował, jest pół baterii. To do Sławka polecę sobie kawałek S-ką i kawałek autostradą, także już prędkości ponad 100 będzie. Jestem ciekaw ile mi to średnie podskoczy do góry. Także rondo przede mną, zjeżdżam, albo nie ma sensu się kisić przy Rzeszów jak o tej porze korki. Dobra, lecę tam znać. No i przeżyłem autostradę, w kangur też przeżył. No nie, ten autobus trochę się nie nadaje na jazdę 120 na godzinę, bo ta paka jednak z tyłu huczy. Ale nie ma źle, powiem wam, nie ma źle. Już mam, mówię, teraz już mam przebyte 80 km, czyli 20 więcej. Cisnął elegancko, jeszcze się ciągnąłem ze spalinowymi, że tak powiem. Zasięg mi został 30 i 15,3 średnie. Także bardzo dobrze, ale na szybkie jazdy to się nie nadaje. Dobra, skręcam do Sławka w prawo i pewnie się już u niego będziemy widzieć. Opalałem, kogoś nie wjechał tym autobusem. Jednak ten autobus i długą oś ma z tyłu, powiem wam, i trzeba patrzeć gdzie się wjeżdża. Nieźle, dobrze jest. A jeszcze zasięg skręć mam na tyle, żeby, mówię, 40 km objechać. To troszkę do ładowania się tam i z powrotem i nawet Rzeszów objadę tam i z powrotem. Jedziemy do Sławka. A w międzyczasie, zanim dojedziemy na konkretne baterie,
to zajechaliśmy na magazyn Evesa. Piotruś jest, a tam są fachowcy. Oni się znają. Hyundai Kona, Leaf i Tesla, następna Model 3. Tam z tyłu, ale tam już chyba ja są. Ja mówię wam. Król BMS Automotive EV. Tomek też nagrywa, konkurencję zrobi. A ja, trzeba. Dobra, a teraz zrobimy shortsa. Dobra, złapałem. O, jest. Baterii Forum Poland. Także trochę by się... trochę przejść, bo co wam pokażę? No baterie. U mnie też macie baterie, widzicie? Ale nie tylko są baterie, powiem wam. Jest trochę turbin. No tutaj kątek się rozstawił na samym starcie. Ogólnie przejdę się, trochę wam pokażę, co gdzie jak. No dojdziemy. Do tej turbiny pionowe. Nie wam podobają mi się te pionowe, ale niestety. Wszyscy fachowcy mówią, że nie ma wydajności, bo to co się napędza, to druga hamuje. No ale do magazynów energii turbina jak zaraz. Stanowiska duże, takie bateryjki, o taka by mi się przydała. Tesla stoi sobie, najlepsze. Takie zestawy mamy tutaj, słuchajcie. Zapraszamy serdecznie. Tam duża, o, Sofara, taka duża bateria nawet. Growacik. I kolejne baterie. Bardziej przemysłowe już magazyny, nie? Stacje ładowania elektryków. Jedna, druga stacja ładowania. Tam BMW-ka stoi sobie. Kolejna Tesla. Tutaj mamy. O. Takie, od najmniejszych do największych. Czyli składamy sobie pojemność. Chyba co 5 kWh średnio to jest zrobione. Zrobimy takie ten. Victronic. Też takie składaczki. O, tu trochę więcej. Deje tu i Sofar raczej królują. Bateria. O, taka właśnie rakowa. Szafa, pyk, 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 pospinane. Tutaj mobilne stanowisko. Jeżdżę, wyjeżdżę, nie trzeba rozkładać. Solaxa. A tu trochę złomu macie. Opowiesz, co wy tu macie? BMS-y do rowerów elektrycznych, baterii. O, coś innego. Te skądś się kojarzę, mniej więcej większe do baterii właśnie. To są takie poważniejsze. BMS-y są dalej ogniwa, więc można śmiało sobie nagrać, zobaczyć, pomacać. W ramach ciekawostki, ładowarki z mojego kanału, kojarzycie. No to wszystko w środku jest w bateriach pozapychane, żeby się nie paliły. Po prostu. Zdecydowanie, żeby się nie paliły. Zdecydowanie. A tu trochę starsze tematy, nie? Baterie trakcyjne, cały czas używane. Tu jest fajnie to pokazane, jak wygląda bateria trakcyjna. W środku. Macie te potężne płyty, kupę ołowiu i w tym ta energia się cała trzyma. Tak to. Mecenas Off-Grid powinien tutaj w temacie zagościć, bo on na trakcyjnych jedzie. Kolejna szafa złącza, tak jakby stół probierczy do testowania baterii. Wygląda. I kolejne szafy duże. Jedna szafa z lewej. No tam trochę mniejsza, jedna nie szafa. I wszędzie deje. Tylko obrandowane inaczej. O, podnośniki są. Przy okazji. I tutaj dalej baterie trakcyjne w temacie. A tutaj dają bardzo dobrą kawę. No i nawet panele się jakieś tutaj trafiły. No też trzeba jakąś energię dostarczyć do baterii. No i moi sąsiedzi, kontakt. Firma z Rzeszowa. Jest tego złomu u nich też trochę. Baterie Leaf Evo 4.
No jak magazyn energii, to wodór. Także no, dalej, coś ciekawego, coś nowego, pomału do przodu. A tutaj mamy wykorzystanie automotive, EV. Można, można. Zachodzą z tyłu, o. Tutaj jeden, drugi, trzeci. Wykorzystanie baterii samochodowych. Dzień dobry. Automotive to ESS. O, a po polsku? To jest Energy Storage System. A po polsku? Profesjonalne systemy energetyczne. A, energii. Ale widzę, że tu leżą baterie. To są automotive, specjalne baterie do prezentacji. No właśnie. Systemu przepływu. Ja widzę baterie, to jest automotive. Tak, to są automotive, ale wewnątrz w kontenerze są nie automotive, więc polecamy się zagłębić do środka. Idziemy. Czego nie? Jak zapraszają, to trzeba iść. Opowiadaj. Nie, to ty wiesz, co tutaj jest, nie ja. Mamy magazynek energii, tak? Na ESS-ach dzikowskich, wspaniały. 400 V, ramionowo możemy łączyć szeregowo. Czyli wysokonapięciowe. Wysokonapięciowe możemy łączyć szeregowo, równolegle do 800 V. Ogarnięte sterowniki. Zapraszamy do kompensacji energii, dystrybucji. Jak widzę kontener, to dalej od kolegów, że automoty zapychają. Dobrze, dzięki wielkie. Pozdrawiamy. No i zwykłe baterie też mamy, czego nie? Też magazyn energii na kwasie. I kolejne składaczki. Kto chce więcej, kto chce więcej. O, Energy Block, to kojarzę od Sławka. Takie większe stanowisko i kolejny trakcyjny, no typowo do wózków, ale jak wiecie, magazyn energii z tego bez problemu można zrobić. I kolejne bateryjki. No i mamy tutaj brakujące ogniwo. I nie mówię o nich, że to jest brakujące ogniwo, tylko to jest brakujące ogniwo właśnie w moim parku. Turbina. No. Wiatrowa. Jaką oceniasz? Czekam, nie pamiętam, mówili na targach. Na oko. Coś 4 kW czy 5 jakoś tak było. Powiem ci, nie wiem, ja specjalistą w turbinach nie jestem. No. Mogę być użytkownikiem ewentualnie. Nie jest duża, nie? Wydaje się taka... Patrzyli na silnik, nie? Elektryczny, no to takie właśnie 4, 5, nawet 10. Nie, dycha chyba ma większy silnik, nie? Ile to jest kilowatów? Ty jesteś specjalista. Bo pana zapytamy. Po długości śmigieł to nie wytworzy więcej niż 500 watów. Jeśli pytam, jakiej mocy jest nominalnej. Ale co z tego, jakiej mocy wytworzy. Nominalnej? To jest 500 watowy wiatrak. Ale ty krzyczysz na mnie. Powiedz, ile to ma mocy, 500 wat. No. Jaki sparty normalnie. Powiedz, że to jest 10 kW, który wytworzy tylko 500 watów. Nie, to jest 500 watów. Jakbyś się człowiek, kobieta powiedziała, po długości oceniam, że maksymalnie 3 minuty. O. Będzie było głupio. Długość się nie liczy. Słuchaj, daszek dla ptaszka musi być duży, nie, jak masz dużego ptaszka. Oczywiście. No. Śmigła się zmieściły w hali większe. Założyli małe śmigła. Specjalnie mniejsze śmigła założyli, no. Żeby dla transportu. No tu jest my. Jak latam samolotami często, oliwrami i innymi rzeczami, mają mniejsze śmigła, uciągną samolot. Ale mnie najbardziej rozbraja to, że taka firma sprzedaje takie wiatraki, ale nigdzie nie ma u siebie instalacji tego wiatraka, nie? To jest najfajniejsze. A no nie, to bo oni powinni mieć swoją i przynajmniej przetestowaną rok czasu i w kiepskim miejscu. Nie, w takim standardowym, 6 metrów na sekundę, żeby dmuchało. No ja, to mi to nie dwa razy tyle, bo brakuje, a on nie wie. Nie, no ja mam średnią 6 metrów na sekundę. Ja muszę wyżej maszki postawić. 6 metrów na sekundę, to jest 30, to jest... 20 na godzinę kilometrów. No życie tak. 6 razy 4 minus 10% i macie. Ale to jest ze stacji pogodowej masz? Aha. To masz kiepską stację. O, może i kiepska stacja. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Chciałem mówić na nagraniu, ale. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę fotowoltaiki balkonowej. Mikrofalownik, panel, no nie za bardzo mi się to spina, ale okej. I jeszcze jedna turbina pionowa, także trochę tych turbin tutaj jest.
ty się nie chowaj, bo baterie, wszędzie baterie, a tu jest co? Panie, co pan tu robisz? O, dzień dobry. Baterie, tylko te najważniejsze, czyli baterie ciepłe. Jakie baterie? Nie masz baterii, ty masz baniak z wodą. Jaką baterię? Wam się targi pomyliły. Może jeszcze z tamtych weźcie dostali ostatnich. Baterie taniej wyszło. Ale baterie energii elektrycznej są tak samo potrzebne, jak baterie energii cieplnej. Przecież codziennie potrzebujemy się wykąpać, tak? To zależy, jak to lubi. No, to też prawda, ale... Niektórzy się codziennie kąpią. Generalnie potrzebujemy... Przeżyją, prawda, bo jedzą. Da się. Eskimosi to nawet nie wiedzą, co to woda. No, ma małe dzieci, powiadomo, powinny się kąpać też nie. To, któryś tam... Chodzi o to, że jedyne stanowisko na targach bez baterii. Z baterią ciepłą, tylko taką większą. Ale akumulują ciepło w wodzie. A ja mam pytanie, a wiesz, że się... Czekaj, ja nie przerywam. Ale ja muszę zadać pytanie, bo... Chodzi o to, dlatego chciałem skończyć. Dlatego chodzi o to, to jest bateria, która nigdy nie straci na sprawności, jest wieczna. Tak. To jest taka właśnie bateria. I teraz pytanie, klucz. W 100 litrach wody ile możesz zawrócić kilowatogodzin? Do ilu stopni zależy, bo to ostatnio to przeliczałem i źle policzyłem. Od 7 do wychodzi 1,16 kW o podniesieniu o 1 stopień 1000 litrów wody. Tak wychodzi, jak mi mądrzy tłumaczyli z tego, ciepło właściwie. Czyli to by policzyć na 100 czyli litrów. Czyli jak mamy 100 litrów i podniesiemy do 90 stopni. Ale z ilu? Z ilu do ilu? Do 7, no 7 masz sieć, nie? No, to zależy, to trzeba policzyć. Ty chcesz, żebym ja to szybko policzył? Ale to tak oględnie, nie? Na pewno będzie dużo komentarzy pod tym filmem. Ogólnie policzyłem. W 100 litrach wody jesteś w stanie zamknąć około 10-11 kWh. No, jakoś czyli tak. Czyli magazyn ciepła 900 litrowy jest najtańszym magazynem energii elektrycznej. Dlatego ja tu cały czas powtarzam, to jest nigdy nie straci na sprawności i zawsze to ciepło przechowamy. No i co najważniejsze, jak nam się wszystkim prosument stary skończy, to gdzieś trzeba to będzie tą energię płacić. Znaczy, no tak, niestety. Tu też chodzi o to, żeby na taryfach dynamicznych później korzystać z tańszych stawek, ładować sobie magazyn i korzystać na ciepłą wodę czy na ogrzewanie. Tak? No tutaj... Ci, co mają bufory, już będą dalej dokupować oczywiście kolejne urządzenia, które będą zamiast oddawać do sieci, to pchać to w grzałki i będą gromadzić to zbiornik. Znaczy, no niestety też, drodzy Państwo, pamiętajcie, że za chwilę odsyłanie do sieci będzie drogie. Więc tak naprawdę magazynowanie, przechowywanie tej energii jest naszą przyszłością. Niestety musimy się do tego wszyscy przygotować. Do tego nas zmuszają. Ale co to tworzy? Tworzy to, że naprawdę energia za chwilę dla nas może być tania, bo kosztuje nas tyle, co inwestycja, które są też dotowane. Tak? No, może naprawdę z tego skorzystać, tylko trzeba to mądrze wyskładać. Jeżeli chodzi o instalację w domu. Tak ja to mówię, wydasz raz, a korzystasz lata. Tam dajemy się za gwarancja, a w tym roku jest 18 lat, jak pracuje już Noel pod szyldem i nasze urządzenia w pierwszych latach produkcji dalej pracują. Jeszcze nie cieknie z zbiornika. Jeszcze długo nie będzie ciekło. Oj, widzisz. No takie podchwytliwe pytania muszą być, bo on tak przygotowany jest za mnie na wszystko. Staram się. Dobra, nie. Ale wiesz, jak to jest live, z live'ami zawsze to... Dzisiaj nawet nie, u mnie to zawsze na wesoło i na ten. Także mówimy czy nie mówimy? Cicho, czysto i bez obsługi. O czym innym jest? A, okej. Okay. O czym innym? Czy się Noel u mnie pojawi, czy nie? Oczywiście, że... Bo było cichosza, ale jest coraz bliżej. A ty o tym mówiłeś, że będzie Noel? No, jest taka wzmianka delikatna, malutka oczywiście, na razie. Będzie, ale oczywiście, że będzie. Ale to było cały czas... Tylko, że wiesz, że ty masz taki specjalny zbiornik. No nie właśnie. Taki normalny, jak dla wszystkich, że... Aże u mnie sobie... nic normalnego nie ma, właśnie u mnie wiecznie takie coś na wymyślane. Tak, ale dlatego tak długo to trwa. No w tym miesiącu odejść, tak? No ja przeżyłem życie sobie chyba produkcji, no ale w tym miesiącu. No ja dźwigać nie mogę, także będą musieli chłopaki no, zbiornik ale będzie stary. Ale jest inna zasada. Jaka? Ta fejka. Jakiego? I ta ściana. Nie. Ostatnio... Spokojnie. Ostatnio już mnie tak jadą, że nie mam ścian otynkowanych, że nie tknę palcem tych ścian dla zasady. Nie będzie nic kompletnie otynkowane. Nie, żebym nie wiem co było, nie dotknę. Białe? Będę miały, nieważne. Takie jak stoją, takie będą. Chyba, ja ci wybiorę. Chyba czasami te kafelki położycie. Ja ci wybiorę. O. Dobra, bo cisną, a ja się nie dam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Szczęście, zdrowie. Targi po targach, także jestem u Sławka pod firmą. Dojechaliśmy jeszcze za dnia. W miarę 19, bo teraz długie dni. Targi bateryjne, co wam mogę powiedzieć? No dużo było różnych baterii. I tyle to, co wam rzuciłem, widziałem. No, ja tam nic nowego nie widziałem, bo jednej, drugiej, trzeciej baterie mam.
że tak powiem, u siebie, to co Wam pokazuję. Różne rozwiązania są, no to tak naprawdę tylko pudełka ładne, czy tego, czy to tamtego, bo tu albo jest lit, albo lifę po 4. No nic, pojechałem z ciekawości, zobaczyłem i lecę dalej. Bardziej mnie, że tak powiem, może to ktoś kogoś zmartwi, czy nie zmartwi, interesowało właśnie, jak się Kangur spisze na tej trasie. No i nie pokazałem Wam to, czego, no jak tu przyjechałem, nie? Czyli to jest to, co przyjechałem od siebie, od domu. Średnia prędkość 58, zobaczcie, spada. On cały czas coś sobie dziwnie liczy. Przebyte 82 km. Nadrobiłem 10 km przez to, że właśnie tutaj leciałem S-ką i kawałkiem autostrady, ale jeden czas by mi wyszedł, ale nie musiałem jechać przez Rzeszów o 7 rano. To by nie było za bardzo ciekawe. Teraz też sobie autostradą wrócę. Także nie ma problemu, objadę. Jak tu dojechałem, to i wrócę, nie? Bez problemu. Ale zobaczcie, o, przed chwilą jeszcze pokazywało 120 km zasięg, teraz 115. No liczę realny 100, nawet tutaj jak się jechało, no jednak 110 przy tej mojej jeździe. I mamy średnie 15,3. Jak leciałem, było 14 chyba i pół. Jakoś tak, no autostrada troszeczkę dobiła, ale jazda z prędkością, no, tak jak mówię, 110-120 to jest nie za szybko dla tego auta, tylko to pudło z tyłu w ogóle tutaj nie ma żadnego wygłuszenia, nic nie jest, głucha blacha, powiem Wam, rezonuje. Stóweczka, elegancko, sam raz, cicho w aucie się leci i zużycie 12 kWh z dostępnych około 16 tu jest na stówę nawet na zimnej baterii. No i tyle, no. W maju już natukłem tyle, jak wrócę do domu, to będzie 1000 km. Po bułki do sklepu, jak to mówią, takim elektrykiem, co ma zasięg 100 km, a średnio na razie mi wychodzi 1000 km miesięcznie. Jak dla mnie co? Prawie nigdzie nie jeżdżę, to i tak dużo. Dobra, lecę do domciu. Dzień dobry, to drugi dzionek. Wczoraj to już za późno przyjechałem, nie było sensu kręcić, liczyć i kombinować, a dzisiaj pada, czyli wszystko będzie ładnie rosło, niech sobie pada. Kangur się tam ładuje, całą noc się ładował, no spokojnie. A, o, właśnie, tutaj koleżki już nie ma, trojaczka, już pomalowane linie, także pomału będzie tutaj regał na te baterie budowany, także tutaj już w miarę porządek robić, oczywiście nic nie będzie otynkowane. Nie ma takiej opcji, jak już mnie dużo osób atakuje, abyś zatynkował ten, to nie ma potrzeby, naprawdę. Jak się komuś nie podobają nieotynkowane ściany, nie patrzy. Tyle. I dobra, coś w konkrecie. Dalej, jak to z tym autem wygląda elektrycznym, z zasięgiem do 100 km, do jeżdżenia po bułki, czy to ma jakikolwiek sens? Teraz podliczenie, znaczy nie jest podliczenie maja, tylko w maju do tej pory właśnie nie kasowałem licznika, bo przeważnie jak tam tutaj gdzieś lecę tam, to sobie tam kasuję licznik. Mnie to ciekawi, jakie zużycie w tą, w tamtą, a tutaj postanowiłem cały maj nie kasować, ale że się trafiła trasa do Sławka, to właśnie tak i tak będę miał tam ładowanie. Jest to oczywiście tamto ładowanie też doliczę później do całości, żeby się samego siebie w ciule nie robić, że tak powiem. Także tu nie problem. Ale tutaj to, co było już faktyczne, sobie podliczę i no, zobaczycie, jak to tak naprawdę wygląda, bo dla mnie ten elektryk, czy tamten elektryk, to jest inwestycja, która się realnie zwraca. I tak to wygląda. Słuchajcie, ładowanie mamy 156 kWh poszło w ładowanie. Auto pokazało, że zużyło 131 kWh, czyli jak widzicie 84% z całości. 16% poszło na straty ładowania, rozładowania i etc., etc. Nie wiem, na co tam jeszcze poszło. Po prostu poszło w powietrze i tyle. Przejechane 841 km, czyli z prądu, który został wsadzony do samochodu, a nie jakie było zużycie. Z tego liczymy, cośmy wsadzili. Pamiętajcie, jak sobie ktoś będzie liczył, że o, zużywa mi tyle i tyle, to panie, troszkę jest różnica. Tutaj nie ma co z siebie robić wariata. I średnie zużycie wychodzi 18,5
kWh. No jazda dosyć długa. Ogrzewanie pierwszy raz wczoraj włączyłem, ale to jest dosłownie 10 minut, tak mówię. Zagrzeje się buda, zagrzeje się obieg wodny w ogrzewaniu i tyle. Ja włączam wtedy już ogrzewanie na grzałkę, na pierwszy bieg. Ta grzałka tam praktycznie, ona tylko troszkę tam podbije i jak było widać, do Rzeszowa dojechałem 60 km na grzałce i poniżej 14 kWh, co na to auto to jest bardzo dobry wynik. Porównujemy Renault Kangoo. Inne mogą mieć mniejsze zużycia. Tu jednak jest autobus, to na 700 i no, taki mówię, klocek do jazdy. I zużycie jednak nie było duże. A z drugiej strony, jak się umie jeździć masą, ja lubię masą jeździć, także można wykorzystać właśnie masę tego auta, żeby płynnie jechać i mieć mniejsze zużycie. No, na autostradach wyjedziemy niestety. Opory powietrza robią swoje i zużycia się zwiększają. To nic nie zrobi. I tak, i średnie zużycie, tak mówiłem, 18,5 kWh na 100 km. Licząc po złotówce za kWh, zobaczy, to macie 20 zł na 100 km. Jeśli za 20 zł to 3 litry paliwa sobie kupicie. I nie porównujemy tu, że ktoś ma jakieś tam malutkie auto i mu pali 3 litry, 2 litry, tylko weźcie sobie właśnie diesla czy benzynę i jeździcie tak jak ja tutaj wokół komina. Czyli palenie, gaszenie, podjeżdżanie, wracanie. Tu gdzieś 20 km, tu gdzieś 30 km. Jeszcze weźmy te nowe auta z PDF-ami. Niech to się zacznie wypalać, niech to się zabije. Ja dziękuję. Ja trochę w mechanice siedziałem, teraz już mniej siedzę. I nikt mi tutaj nie powie, że to mu tyle pali, bo średnia później wychodzi. Tu nie ma, że zmiły. Każdy ma swoje zdanie. Ja dlatego liczę dla mojego auta jeszcze starego 7 litrów ropy na 100, to jest liczone na cały rok, to jest całoroczna średnia i w tym już są koszty też wymiany olei, rządów, etc. Wszystkiego obsługi, bo silniki spalinowe są obsługowe, no niech mi powie ktoś, że nie są obsługowe. Auta elektryczne nie są obsługowe, tu jak już padnie silnik, to się cały wymienia silnik albo coś się przy nim robi, ale eksploatacji tu nie macie żadnej, wsiadacie i jedziecie i tyle, i nic więcej. Ładowarka padnie, coś tam ten. Klocki hamulcowe wymieniacie, jak już tarcze rdzewieją, bo niestety ja tu już mam tak w głowie zakodowane, że jak dojeżdżę do domu, rozpędzam się i hamuję hamulcami na ostro, żeby chociaż trochę te hamulce przetrzeć od czasu do czasu, bo tak cały czas na regenie jeżdżę i nie używam praktycznie w ogóle hamulców. Także no, takie tematy. I tak mówiłem, 7 na 100 razy teraz, 6,50 mniej więcej ropa kosztuje, to mi wychodzi na 100 km, że mi zostaje w kieszeni 45 zł. 45 zł na 100 km. Ja na razie mam średnią miesięczną 1000 km. No to zobaczcie, no to w ciągu roku lekko 5000, to już na okrągło 5000 zł zostaje w kieszeni. Ja odliczam to, co w zimie idzie na ogrzewanie postojowe też, te koszty ropy, odliczam sobie to od tej całej średniej, ale tak plus minus piąteczka, chyba że pójdzie paliwo w górę, to jeszcze więcej mi zostanie w kieszeni. Ja będąc starym prosumentem, już moje instalacje się pospłacały, także lecę na swoim, a tak mi wczoraj coś kolega powiedział, nie wiem czy to jest prawda, no potwierdźcie, że wszyscy starzy, co są starymi prosumentami do 2035 roku i tyle. I w tym roku mają uciąć starego prosumenta, chyba że coś szybciej wymyślą. Jeśli by to była prawda, no to mi się przedłużyło, bo ja miałem do 32 roku 2016. To by było fajnie, nie wiem. On mówił, że takie dosyć pewne ma źródło. To mnie to okej, okay. Zapytam tutaj widzów jeszcze przy okazji. Ale jakby nie było, słuchajcie, na taką, mówię, jazdę wokół komina po bułki do sklepów, no 1000 km miesięcznie, to powiem wam, do roboty jak jeździłem, to robiłem 800 km, a dzień w dzień jeździłem, 17 w jedną wracałem, to mi jakieś chyba 800, to by tak przeliczyć dokładnie, nie? A tutaj ja na razie jestem niepracujący, z wyboru i niby nigdzie nie jeżdżę, a kilometry lecą. Także jednak jazda elektrykiem na plus. I powiem wam, no przesiadam się, chyba żebym się do automatu przesiadł, to wtedy tak. Ale tutaj to jak się do manuala przesiadam, to sprzęgło, gaz, powiem wam, już mi się nie chce, nie? Ja się tak przyzwyczaiłem do tej wygody, że sobie wsiadam, naciskam, jadę. Wiem, że mi nigdy auto nie zmuli, nie zgaśnie. Tam nie było problemu, no ale dla nawet początkujących kierowców. Wciskasz i jedziesz. Tutaj
Mimo że boli, on musi pojechać. Także no tyle, słuchajcie. Tak to wygląda. Na targach było fajnie, parę tematów udało się załatwić. Dla mnie najważniejsze, że już oficjalnie, że zbiornik Noela, około 800 litrów, jeszcze dokładnie nie wiem jaki litraż, bo dopiero będą go, że tak powiem, na walec nawijać i teraz będą go produkować. Zbiornik na 3 wężownice, u góry będzie wężownica sanitarna. Wszystkie wężownice oczywiście miedziane, na środku będzie wężownica gazowa pod mojego Ambera. Zobaczymy, co się sprawdzi. Jeśli nie sprawdzi, wymiennik zostaje. Można to tylko gaz przepiąć, wymiennik, także już jutro kolega przyjeżdża, będzie ściągał gaz. Muszę rozebrać fory i wszystko, ile dam radę, ile dźwignę, na spokojnie to powynoszę, resztę no, jak przyjedzie Noel, to wtedy będą wynosić jeden zbiornik, wynosić drugi. Ja tu tylko drzwi muszę wyciąć ze ściany, dobrze, tylko na samej pianie są wsadzone, to je wytnę, wyciągnę i nie będzie problemu, później się włoży z powrotem, no nie ma opcji. Tak żeśmy mierzyli, żeby bez drzwi, bez otuliny, jak największy zbiornik się zmieścił, czyli wyszło jakieś 800 litrów, czyli tam walec chyba 83 cm i 2 metry w górę, bo tu też trzeba zapas zostawić na górze. No i tyle. Także z każdej strony jakoś to wygląda, tutaj też za magazyn trochę się biorę, tam za ścianą też będzie ciekawostka, bo już falowniki gridowe stare pościągałem, wejdzie rozdzielnica, wiecie, taka fajna podsuwara dedykowana, jak już przyjdzie, trochę się będzie działo, trochę się tematów nazbierało, także pomału do przodu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, deszczu też, też niech w nocy pada, ja mówię tak zawsze, niech sobie w nocy napada, niech słoneczko świeci, ładnie będzie wszystko rosło. Trawa też, o, i w temacie trawy też będzie, podkaszarka elektryczna. Także, no, ja nie próżmowałem, że filmów nie było, to nie znaczy, że nic nie robię. Jak mi się nie chce robić, to załatwiam różne tematy, żeby było później co robić i co kombinować. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.